Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkola gminnego, drodzy uczniowie i absolwenci roku szkolnego 2019-2020. Roku szkolnego, który za kilka godzin się zakończy, a był to rok szczególny, rok, który na pewno przejdzie do historii, bo ponad 4 miesiące nauki odbywało się zdalnie. Powodem tego była oczywiście epidemia koronawirusa, który spowodował to, że nie mogliśmy odbywać normalnie zajęć lekcyjnych w naszych szkołach. Był to rok trudny dla nas wszystkich, dla rodziców, nauczycieli, uczniów, ale również też dla nas jako samorządu gminnego. Nie mogły się w tym czasie odbyć konkursy, olimpiady, zawody sportowe, ale też w terminie nie odbył się egzamin końcowy ósmoklasistów. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie, przed nami wakacje. Wakacje, które mam nadzieję, że pozwolą nam wszystkim, a szczególnie uczniom i nauczycielom odpocząć, przygotować się do nowego roku szkolnego, bo te dwa miesiące no, po prostu są ku temu przeznaczone. W naszej gminie kończy naukę, edukację 57 absolwentów w wszystkich czterech szkołach, natomiast z nowym rokiem szkolnym do naszych szkół przybędzie 50 pierwszoklasistów. Szanowni nauczyciele, Państwo dyrektorzy, chcę podziękować za ten rok trudny w pracy, ale również też w nauce. Już wcześniej o powodach mówiłem, ale też chcę podziękować za bardzo dobrą współpracę z samorządem gminnym, bo bez tej współpracy byłoby pewnie jeszcze nam wszystkim trudniej. Życzę na te wakacje, aby były pogodne, bezpieczne i szczęśliwe i wszyscy w pełni sił wypoczęci mogli wrócić do nowych zajęć, nowych obowiązków w dniu 1 września bieżącego roku. Wszystkiego najlepszego.